Cześć kochani, prosiliście o to, żeby Wam więcej poopowiadać o strategiach przetrwania, o tym, na czym polegają, czym później się nam w życiu odbijają, no i być może też w jaki sposób sobie z nimi radzić. Jest to duży temat, nie wiem na ile co zmieszczę, będę się starała tak pojedynczo, że tak powiem, dotykać tych tematów. Dzisiaj bym chciała zacząć od takiej strategii, którą możemy nazwać walka, nie dam się, nikt mi nie da rady, ja wam pokażę, jeszcze zobaczycie, kim ja potrafię być. Czyli taki rodzaj stawiania na swoją siłę, energię, inteligencję, umiejętności, rodzaj takich wyposażeń mocnych, pewność siebie, no i walka, prawda, czyli posługiwanie się bardzo mocnymi sposobami na to, żeby wygrywać. No wyobraźmy sobie taką dziewczynę, która rodzi się w rodzinie, gdzie ojciec jest duży, mocny, bardzo taki wygadany. Mama jest cicha, spokojna, bardzo w niego wpatrzona, robiąca to, co on sobie życzy. A córka rodzi się taka jak ojciec. Duża, mocna dziewczyna, która od niepamiętnych czasów, odkąd, że tak powiem, pamięta, kłóci się z ojcem o to, kto ma rację. On ją po prostu stara się nieustannie przekonać, że jest najmądrzejszy. Ona go stara się przekonać, że jej nie przekona, że się nie uda, ponieważ matką swoją no tak naprawdę gardzi. Inteligencję i siłę ma po ojcu. I to jest taki rodzaj, wiecie, takiego zbijania się ze sobą i aż iskry lecą. Oczywiście jest to, tak się dzieje dlatego, że ojciec jest sam dzieckiem i on też się kłóci o swoje i też próbuje udowodnić wszystkim, że jest najlepszy, że się udał i że jest wybitny. No i robi to na kim? No robi to na dziecku, prawda, swoim, z którym chce wygrać. W ogóle to jest bardzo takie w sumie smutne, przecież dzieckiem to, no po pierwsze oczywiście nie zawsze się udaje wygrać, bo ona mu nie dała, natomiast dziecko nie jest partnerem do rozgrywki i nie jest partnerem do walki. Ale natomiast jest kimś, kto może się nauczyć tego sposobu, prawda, który może przejąć przez naśladowanie i przez taką obserwację rodziny. Dziewczyna patrzy na swoją rodzinę, na swoich rodziców i widzi, że mama się nie liczy. Liczy się ona, bo to z nią ojciec się kłóci, z nią się przepycha, na nią podnosi głos i jest nią cały czas, rozumiecie, taki zajęty w sposób, którego on nie lubi, ale który de facto związuje całkowicie jego uwagę na tej córce. To jest rzadki typ kobiety dosyć, chociaż są takie. Mama tam służy może trochę czasami jako publiczność, może jako ktoś, kogo się tak jakby zaprasza do sojuszu co jakiś czas. Wesprzyj mnie, może twój głos będzie jakoś dla nas taki, widzisz, wygrałam, prawda? Ale tak naprawdę nie za bardzo ważne. No i co się dzieje później z życiem tej dziewczyny? Ona dużo wygrywa, ponieważ po pierwsze ma łeb jak ceber, prawda? Umie się uczyć tego, co jest
ważne, popularne, co się liczy, co jest modne, co jest, wybiera zawód, który się daje dobrze spieniężyć, wybiera strategię spotkań z ludźmi, w których pokazuje, że jest twórcza, sprawcza, niezawodna, bardzo, prawda, taka successfulna. Ludzie ją podziwiają, nie za bardzo ją lubią, nie za bardzo się z nią zbliżają, ale ją cenią i chcą ją na przykład mieć, prawda, a to w zespole, a to po swojej stronie. Czasem też może chcą, mogą chcieć u niej pracować. To jest typ, który dość szybko będzie szefem i będzie sobie z tym nieźle radzić. To nie będzie szef dający głaski za bardzo. To będzie szef, który raczej motywuje przez takie, wiecie, no nie potrafisz lepiej, prawda? Przez rodzaj takiego podbijania bębenka i przez rywalizację. I to jest osoba, która funkcjonuje pozornie bardzo successfulnie, ma dużo osiągnięć, ma pieniądze, ma znaczenie, jest widoczna, jest spostrzegana przez otoczenie, wyraźna, czyli ma sukces życiowy. To jest kobieta, która do mężczyzn stosuje taką strategię jak do ojca. Mianowicie kłóci się z nimi, udowadnia, że jest mądrzejsza, wygrywa z nimi rankingi o pozycję i o stanowisko, również o pieniądze. Ma wtedy satysfakcję, ma wtedy poczucie, że i najważniejsze potrzeby są spełnione. Tak naprawdę nie wie, jakie są jej potrzeby i tak naprawdę to są potrzeby wyuczone przez walkę z ojcem. Jest to strategia przekreślania własnej miękkości. To nie znaczy, że ona ma być miękka, a nie być twarda. Rozumiecie? O tyle tylko, że tych aspektów, które są jakby drugą stroną medalu, ona przed samą sobą nie ujawnia, głównie dlatego, że nie mogła ujawnić ich przed ojcem, bo wiedziała, że zostanie wtedy no, przegrana, ta gorsza i ta, której on udowodnił, że się na przykład nie nadaje. Może się też, mogą się zdarzać też takie rzeczy jak wyczyny sportowe, jak rodzaj takiego, wiecie, wytrwałości w niepoddawaniu się trudnym sytuacjom, w wytrzymywaniu chorób i szybkim zdrowieniu. No w ogóle to jest, prawda, taka postać, która jak to niby nie sprawia w ogóle kłopotów. Z matką ma prawie żaden kontakt i to tak zostaje właściwie już do końca. Ojca z jednej strony podziwia, z drugiej strony nie znosi, z trzeciej go próbuje pomniejszyć we własnych oczach, z drugiej strony przed ludźmi i w ogóle jak gdyby w takim sensie tworzenia legendy swojego życia i swojej rodziny go oczywiście gloryfikuje. Mało tego, ten rodzaj zdobywczości gloryfikuje. Koleguje się z osobami podobnymi do siebie, ale z nimi rywalizuje. Może się postarać i bywa tak, że ma przyjaciółkę czy koleżanki, które są od niej znacznie słabsze, ale to raczej pojedynczo, bo to nie jest osoba, która ma grono duże, tylko dość blisko jest, wiecie, tak jak z ojcem w zwarciu, prawda? Więc może mieć przyjaciółkę, która jej słucha i która ją czci i bardzo na niej polega, czy się bardzo na niej opiera, ale której nie szanuje za bardzo i nie liczy się z nią. Natomiast ma poczucie, że tamta liczy się z nią bardzo, prawda? No a z mężczyznami jest tak, że ona sobie nie wyobraża być z kimś, kto byłby od niej słabszy. W związku z czym, prawdę mówiąc, nie ma nikogo. Ponieważ bardzo trudno przebić przez taką kobietę mężczyźnie, a po drugie ci, którzy są sami bardzo mocni, bardzo nastawieni na sukces,
nie potrzebują takiej kobiety jak ona. Chcą mieć kobietę taką, jaką ma jej ojciec. Czyli czułą, miłą, uległą, zadowoloną z tego, że chłop bierze jakby to na bufor swój, prawda, życie, a one za nim gdzieś w tym kilwaterze tam sobie drepczą z tyłu, podziwiają go i mają poczucie, że mają wspaniałego mężczyznę. W związku z tym przychodzi taki czas w życiu takiej dziewczyny, kobiety, że ona mówi sobie, to wszystko mi wyszło oprócz jednego, prawda, czyli bliskości i nie wiem, związku, bo związki są krótkie, związki polegają na tym, że nawet jeżeli na początku coś zaiskrzy, to później szybko się okaże albo, że ona mu pokazała, że jest lepsza, w związku z czym on już się oddalił, albo ona mu pokazała, że jest lepsza, w związku z czym on by chciał zostać i sobie czerpać z jej lepszości, ale ona tego sobie absolutnie nie życzy. Jej to nie pasuje i jej taki facet się nie podoba, bo się staje jej mamusią od razu, taką nic nie wartą istotą. Więc po jakimś czasie zaczyna się czuć dość nieszczęśliwa i zła przez to, bo reakcja takiej osoby zamyka żal, zamyka smutek, zamyka... to jest właśnie nieznajomość własnej strony tego dziecka, które pragnie czułości, a nie walki. No i teraz co z taką strategią? Ona może oczywiście do końca życia przynosić te efekty zewnętrzne i przynosi. Satysfakcja z tego może być częściowa, prawda? Może się zmniejszać, a może też być jeszcze bardziej się ktoś taki może tak w sobie, wiecie, ściupić, żeby tak powiedzieć sobie, dobra, no nie mam na przykład miłości, czy nie mam jakiejś takiej bliskości serdecznej, ale mam moc i mam te wygody różne, które przynosi mi moja pewność siebie. Ludzie się mnie bardziej boją niż mnie lubią, ale za to nic mi złego przez to nie zrobią, prawda? Bo się wolą ze mną nie konfrontować. Myślę, że bardzo takie osoby miewają nawet dużo podziwu, poklasku innych, czasem zazdrość wzbudzają, bo są właśnie w dobrobycie i w takiej nimbie osiągnięć. Mogą podkreślać swoją lepszość do innych, żeby mieć przynajmniej to coś fajnego. Mogą się tym jakoś częściowo, połowicznie karmić. Ktoś, kto zrozumie i zobaczy, że jest w takiej pułapce, może albo stwierdzić, że już sobie z tym inaczej nie poradzę, bo mam za dużo do stracenia, ponieważ tutaj trzeba by było zacząć pokazywać ludziom swoje słabe strony. A tego się taka jednostka boi nieprawdopodobnie. To jest dla niej coś bardzo, bardzo zagrażającego, ponieważ ma poczucie, że być może nawet nieuświadomione, że gdyby, jak to się mówi, ludzie ją dopadli, to by za to wszystko, co im przez ten czas pokazała, nieźle jej oddali. Więc to jest ryzyko wielkie. A w każdym razie też, że ona by nie wiedziała, co z tym zrobić. W ogóle zmiana strategii jest czymś szalenie trudnym, ponieważ wymaga bardzo wielkiej uczciwej otwartości, pojawia się dopiero wtedy, kiedy człowiek czuje, że bardzo ważnych rzeczy nie dostaje i nie dostaje pomimo swoich wielkich starań i że nie chce dalej żyć bez tych fajnych, ważnych rzeczy. A jeżeli umie, to tak zostanie. Czyli wiecie, tutaj jest, pytacie mnie na przykład, co zrobić ze strategią. Strategii najpierw trzeba podziękować, bo ona nas utrzymała przy życiu. Nie wiadomo, co by się stało z tą dziewczynką, gdyby nie miała takiego wyposażenia, jakie przyniosła. Być może razem ze swoją mamą byłyby dwoma króliczkami, które bałyby się tatusia. Być może on przy nich obu, gdyby były przestraszone i uległe, stałby się przemocowcem,
również w fizycznym być może nie tylko walczyłby o uznanie jego wyższości intelektualno-mentalnej, ale to oczywiście są dywagacje. W każdym razie dla niej sytuacja, która ją czegoś nauczyła, bo się przecież czegoś nauczyła, co świat ceni, a czegoś się nie nauczyła. Zawsze tak jest w strategiach, które wybieramy zamiast prawa do bycia sobą. Bardzo rzadko mamy prawo do bycia sobą. I teraz jeśli jesteś kimś takim lub podobnym i jesteś w sytuacji, w której nie chcesz oddać tej strony sukcesu, to twoją strategią jest, jakby to powiedzieć, na resztę czasu jest zgodzić się z tym, że mam, właściwie każdemu człowiekowi taki punkt widzenia bym mogła zaproponować, wszystkiego nie będziesz mieć. Możesz mieć coś, co jest dla ciebie ważniejsze, możesz mieć coś, co już umiesz. Jeżeli byś chciała, czy chciał bardzo to zmienić, czeka cię bardzo, bardzo duża praca, którą należy robić przy kimś z kimś, ponieważ samemu to jest niezwykle trudne. I to się musi opłacać. Słowo, które jest niepopularne u nas, ponieważ się wiąże ludziom głównie z przykładaniem wartości materialnych przede wszystkim jako najważniejszych, a to nie o to chodzi. Opłacać się nam ma coś psychicznie, że wolę na przykład być na przykład samotną zwycięszczynią, niż zaryzykować, że zwycięstwa stracę, a niczego mi to nie gwarantuje. No tak na razie tyle.